Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym wojowniku na serwerze W55 i będziemy sobie cisnąć lożki, dlatego że mamy naprawdę fajne procenty, no i jesteśmy praktycznie cali przebrani w nowe legendarne EQ. Tak naprawdę brakuje nam tylko czapki, tylko czapka jeszcze jest tutaj stara, no ale mamy nową brońkę, bardzo fajną, bardzo fajny rozrzut, mamy tarczę, no i ogólnie, a jeszcze tutaj zobaczcie trinketu też nie mam niestety wymienionego, ale to może jeszcze do końca tej edycji legendarnego lochu uda nam się zrobić. Tak czy inaczej, procenty na lochy są fajne, więc będziemy dzisiaj cisnąć. Na wstępie pamiętajcie oczywiście o tym, że teraz nagradzana jest aktywność na kanale, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek. Co miesiąc wyłaniam najaktywniejszą osobę na kanale, no i rozdaję jej grzybki albo pay safe carda, w zależności co będzie chciała. Także pamiętajcie o tym, żeby zostawić lajka pod tym filmem, komentarz oczywiście, no i musicie mieć suba na kanale, bo osoby, które bawią się w tą aktywność, muszą subskrybować mój kanał. Także pamiętajcie o tym, wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, no i tyle i tak naprawdę tyle, oczywiście pamiętajcie, żeby mieć dzwonek. No i teraz na szybko ogłoszenia parafialne, dlatego że dzisiaj już oficjalnie mamy potwierdzone, że na zakończenie legendarnego lochu będzie znowu promocja na grzybki 20%, więc pamiętajcie, jeżeli jeszcze będziecie robić jakieś zapasy czy coś takiego, o kupowaniu poprzez stronę home.syfygame.net z kodem twórcy oczywiście Neutral, dlatego że, Jezu jak głośno za oknem. Dlatego, że oczywiście promocja wystartuje już dzisiaj po północy, bo na sklepie internetowym home.syfygame.net jest dzień wcześniej, nie w piątek, tylko już w czwartek, także już dzisiaj po północy promocja startuje. No i oczywiście jak używacie kodu twórcy Neutral, to mnie wspieracie, dostaję 5% z tego, co wy zapłacicie za grzybki, no i możecie mi wysyłać screena, jak używacie mojego kodu twórcy, na Instagramie, na mailu, na Discordzie, gdzie wam tylko wygodnie, żeby po prostu brać udział w comiesięcznych giveawayach właśnie za to, że używacie mojego kodu twórcy. To jest taka moja wdzięczność specjalnie dla was. Żeby się zalogować na tą stronę home.syfygame.net, wystarczy wejść w ustawienia tutaj, tutaj zakładka postać, no i tam mamy coś takiego jak ID postaci. Kopiujemy sobie to ID postaci, wklejamy na stronę home.syfygame.net i już możemy robić zakupy z kodem twórcy Neutral. Także dziękuję pięknie każdemu za wsparcie. Nieważne czy kupujecie najmniejszy pakiet czy największy, wszystko bardzo, bardzo doceniam i dziękuję ślicznie. Dobrze, możemy sobie tutaj powolutku przechodzić do naszego wojownika i co tu się pozmieniało. No legendarnego lochu troszkę porobiliśmy, w tym momencie mamy 10 legendarek zebranych, no i mamy 1 300 000 000 golda tutaj zarobione. Oczywiście jeszcze oprócz tego jakieś tam jakiś gold z itemków i tak dalej. No bardzo dużo epików, oczywiście sobie porobiłem zapasy, dlatego że tutaj jeżeli chodzi o aurę, no to mamy 61. Także jeszcze 5 poziomów aury nam zostało, w zasadzie 4,5 do tego, żeby tą aurę mieć maksymalną. Co więcej, co się tutaj dzieje? No oczywiście pupilki średnio mamy po 3400 mniej więcej. Tu wam na szybko przelecę, jak moje jedzonka wyglądają. Mamy 537 level, mamy oczywiście jeżeli chodzi o podstawy, to 30 000 HP, teraz lecę sobie do 40 000 siły, no i potem będę leciał do 35 000 HP. Ogólnie lekką przewagę siły nad HP, bo zobaczcie, tutaj w topce tak naprawdę no mamy Paulusa, który się posługuje siłą, no i mamy tutaj Korendira, a jeszcze Bolwerka, czyli w top 10 3 osoby się posługują siłą, reszta to są jakieś inne statystyki, więc no w teorii lepiej by było iść 1 do 1, na pewno bym sobie lepiej radził w PvP właśnie z jakimś zabójcą, łowcą demonów, druidem i tak dalej, no ale na razie mam tą odbitkę 5000 sił od HP, może sobie zrównam, zobaczymy, może na przykład dobiję siłę do 50 000 i potem HP do 50 000, zobaczymy jak to wyjdzie. Tyle tak naprawdę, tak na dobrą sprawę wszystko co wam tutaj chciałem pokazać, no i itemki poulepszane razy 20, oczywiście już wszystkie, wygląda to uważam całkiem nieźle. Dobra, co jeszcze tak na szybko? Zmieniłem gildię, to też od ostatniego odcinka się zmieniło. Wam tu zrobię taki, wiadomo, update'cik, co się pozmieniało na postaci. Zwłaszcza, że no na takim levelu już rzadko kiedy nagrałem odcinek z danej postaci, więc może was to ciekawić. Zmieniłem gildię tutaj z Asylum na Escapade Conmigo. Dlaczego? Ano dlatego, że pewnego dnia się budzę, loguję na konto, a tam w Asylum 46 osób. Po raz kolejny Asylum się zaczęło rozpadać, po raz kolejny jakieś tam, no coś się zadziało niedobrego i tak dalej. Ja w Asylum byłem praktycznie od startu tego serwera, no ale już trzeci albo czwarty rozłam, no już mi się nie chciało brać w tym udziału, plus też oczywiście jest to gildia niemiecka, głównie tutaj czat po niemiecku i tak dalej, także stwierdziłem, że
no w końcu warto przejść do gildii top 1, zwłaszcza, że Skapate mnie tutaj zapraszało, oj, od paru lat chyba, no w sensie postać ile ma w tym momencie? 2 lata, okej, no to trochę przesadziłem, troszkę ponad 2 lata, w każdym razie no jakiegoś, nie wiem, 1,5 roku, może od roku minimum zostałem zapraszany do tej gildii. Ja się twardo trzymałem Asylum, no ale już tutaj kolejny właśnie rozłam z rzędu, także stwierdziłem, że daję sobie spokój, idziemy do Escapate, no i spróbujemy tutaj coś fajnego osiągnąć. Mamy 15-głową hydrę, oczywiście portal ukończony, tak to wszystko wygląda. Dobrze, twierdza, no buduje mi się kopalnia 86, w podziemiu kopalnia 69, mi się buduje złota oczywiście, no i co, i tyle, zrobimy od razu arenkę tutaj, żeby wiecie, mieć to z głowy, jakbym ewentualnie wbił level, bo procenty są niezłe, na jeden lock mam w ogóle 11%, więc to jest bardzo dużo, to jest pierwsza sprawa, ale ogólnie procenciki są niezłe, także dzisiaj coś na pewno klikniemy. Pokażę wam oczywiście zaraz topkę graczy. Na początku byłem top 1, ale nie wiem, czy teraz po tych arenkach to ja sobie nie spadnę, ale zobaczymy, bo za dużo tutaj nie przegrywam. Z Mozołnem przegrałem, no i tutaj, dobra, arenkę mamy zrobioną. Nadal top 1, okej, okay, no najwyższy level na serwerze, ten zabójca. Ale Gater, Gater, nie wiem jak go przeczytać. W każdym razie no 547 level i to jest chyba najwyższy, razem tutaj z Bolwerkiem. Bolwerk w ogóle egzekwo z nim. Kurczę, no powiem wam, nie wiem jakim cudem oni takie levele wbili, nie? Tutaj mamy jeszcze Sayonara 542, Skyrock 546, 540 Korendir, Paulus 546 również. No nie wiem, mi się wydawało, że mi naprawdę dobrze stopowanie tych lochów poszło na tym koncie. Oczywiście też trzeba pamiętać, że jestem parę leveli w plecy przez moje nieodebranie kalendarza albo niegranie awki przez kilka tam dni, zdarzyło mi się od początku tej postaci. No i tak jak sobie liczymy na streamkach, to jest około 4-5 leveli straty, także no tutaj powiedzmy miałbym 5-4-1, ale nadal to jest duża strata do tych graczy. Oczywiście wiadomo, oni mają na pewno bardziej lochy popchnięte i tak dalej, ale no tutaj zdecydowanie no strasznie odlecieli, mimo wszystko strasznie odlecieli. Dobra, co my tu mamy? Teraz tak, 67, 67,5 tysiąca mamy ogólnie statystyk, no a tutaj no ten ziomeczek ma lepsze, ten ziomeczek ma troszeczkę lepsze statystyki, tu najwyższy level na serwerze. Jeżeli chodzi o drugi najwyższy, czyli Bolwerka, to on ma 32,5, dobra, czyli dodajmy sobie pół, to będzie 29, czyli 32 plus 9 to jest 41, 61, tak? 61 tysięcy, chyba dobrze policzyłem, nie wiem, mam nadzieję, bo no tak na szybko na odcinku, ja w ogóle jestem słaby z matmy, no to okej, okay, on tutaj troszeczkę statystyk do nas traci, no ale mówię, no kurczę, co niektórzy polecieli jak źli naprawdę po tym stopowaniu. Gildyjki, tak wygląda ranking, tutaj Elder depcze po piętach Asylum, my jesteśmy zdecydowanym top 1, pupilki jesteśmy w top 10, to niezbyt istotne, twierdzę tak samo, no i podziemia również tak samo. Dobra, lecimy tak naprawdę. No i co ja tutaj mogę kliknąć? Zrobiłem sobie skana oczywiście. Musiałem odkaszlnąć, bo aż mi zasło w gardle. Mamy tak, Willy Witch, prawie 11%, czyli to jest dokładnie wredna wiedźma. No i ją powinniśmy zrobić dokładnie, bez najmniejszych problemów. I teraz jakieś buciki dla Kunegundy sprawdźmy, plus 16 mało. Oczywiście od razu sobie to, no jakby rozmontujemy i obejrzyjmy tą waleczkę. Ona będzie długa, więc o kurczę, Barbar sporo zrobił, Mariuszek w sumie też. No i Kunegunda też, w sumie nieźle, w sumie tak naprawdę nieźle. Co mogę powiedzieć? Zostało nam oficjalnie zapowiedziane, to może jak będziemy klikać kolejny loch, bo kolejny loch, na który mamy w miarę fajne procenty, no to już jest niecały 1%, ale to jest Szkoła Magii. Czyli dokładnie ten, sami wiecie kto, kolejny maguś. Został zapowiedziany Oktoberfest. Ogólnie za tydzień po raz kolejny bardzo fajne eventy, bo będziemy mieć tak, po pierwsze Oktoberfest, czyli jedno piwo, dwa piwa, piwo gratis, czyli po prostu będziemy mogli zrobić 3 paski od piątku do poniedziałku, jeżeli dobrze rozumiem, właśnie to za darmo, po prostu nie będą kosztować grzybów, także to jest bardzo fajne. Oprócz tego mamy event Golda, mamy wiedźmowy taniec znowu, 3. tydzień z rzędu, zgromadzenie zjawiskowej zwierzyny i dni diabelskich dusz, także za tydzień bardzo fajne eventy, bardzo tutaj, no będą znowu mogły się powstacie fajnie wzmocnić, dużo golda zarobimy, dużo statystyk sobie ogarniemy, także to super. No i oczywiście również gracze free to play będą mogli zrobić 3 paseczki, no bo piwko będzie za darmo. Tylko właśnie nie wiem, bo nieraz Oktoberfest trwał jeden dzień dłużej, czyli nie od piątku do niedzieli, tylko na przykład, nie wiem, od piątku do poniedziałku albo coś takiego. Nie wiem jak to będzie w tym tygodniu, w zasadzie w przyszłym, za tydzień, no ale to jeszcze zobaczymy. To sobie jeszcze zobaczymy. No i oczywiście, no...
Pewnie będzie oczywiście info o eventach na głównej mapie miasta, tak jak to zawsze ma miejsce. Teraz nie ma chyba dokładnie, bo teraz nie ma żadnych eventów, ale zawsze tutaj w lewym górnym rogu jest taka tuba i wszystkie eventy mamy, jakie są aktywne. Dzisiaj mamy środę, więc to będzie dopiero za dwa dni. Od piątku, dobra, strefa mroku, lecimy dalej, sami wiecie kto. No klikamy, klikamy, zobaczmy czy uda nam się go pokonać. Fajnie by było w ogóle karuzelę z idolami też zrobić już na tym koncie, bo jeszcze troszkę nam brakuje niestety. Ale, no nie wiem, na tego kolejnego, czyli tam na Zebo mamy 0,50%. Ostatnio jak klikałem lochy na tym wojowniku, to wcale nie było tak dawno wbrew pozorom. No to fajnie to padało, bardzo przyjemnie, nie trzeba było za dużo grzybków wydawać. No zobaczymy jak to wszystko się potoczy dzisiaj. Jeżeli zamkniemy tutaj tą szkołę magii, ten ekspres do szkoły magii, no to dostaniemy osiągnięcie. Zawsze to też jakieś statystyki oczywiście na plus. No mówię, tutaj topowi gracze z najwyższymi levelami grają takimi klasami postaci, że na pewno mają o wiele więcej lochów klikniętych, na pewno już mają karuzelę z idolami zamkniętą i tak dalej. Także no, tutaj parę leveli tracimy. Tu na pewno, no może nie parę leveli, ale z jeden, może z dwa levele mamy straty, ale wiecie, no mimo wszystko to stopowanie lochów zrobili bardzo dobrze. Kurde, nie wiem, powiem wam. No oczywiście, największy mój problem to jest to, że przez te ostatnie, powiedzmy, no półtorej roku, plus minus, no mówię, zdarzyło mi się niestety jakieś tam dni, gdzie nie zrobiłem awki, jakieś dni, gdzie się w ogóle nie zalogowałem na Shakes'a, więc mi przepadł kalendarz, załóżmy, nie wiem, miałem 5 dni do końca kalendarza, do level up'a i ja tego nie odebrałem i musiałem od nowa robić kalendarz. No to są takie detale, które mimo wszystko w tym lejcie są widoczne. Mimo wszystko są widoczne, jeżeli ktoś sumiennie gra od początku do końca, codziennie odbiera kalendarze, robi to, co powinien, nie misuje niczego, no to jednak prędzej czy później ta różnica będzie widoczna. To jest oczywiście no największy minus, jakby nie patrzeć. No ale zdarza się, no tak jak już wam wielokrotnie mówię, bo wiecie, ja zdaję sobie sprawę, że dużo osób jakby no porównuje sobie swoje postacie z moimi, jakiś tam czas gry powiedzmy, ile jego postać ma, na przykład moja postać ma 2 lata i ma taki level, takie statystyki, czyjaś tam postać ma też 2 lata i też sobie porównuje, więc ja wolę wam o tym wspomnieć, żebyście też mieli brali pod uwagę po prostu, że jakieś tam misy były, że jakieś tam misplaye były, no i że przede wszystkim tej sumienności takiej od A do Z powiedzmy nie było. To jest ważne, bo mówię, no tutaj, no tak jak wam powiedziałem, no na streamach liczymy, co niektórzy mieli na przykład, nie wiem, 4-5 leveli straty do mnie, a teraz mają taki sam level jak ja. Więc no nie trudno sobie zdać sprawę z tego, że po prostu te 4-5 leveli więcej mogłem mieć. Dobra, siedzi, siedzi, mamy osiągnięcie odblokowane akademicko, no i kolejny loszek na naszym wojowniku zamknięty. Sprawdźmy oczywiście tutaj, klapeczki plus 5 tylko, więc nie za dużo, ale od razu obejrzymy waleczkę. No tu też chyba długa, Barbar zrobił sporo, Mariuszek w sumie też, no i tutaj Kunegunda nie za wiele. Kunegunda, no tam po najmniejszej linii oporu, ale wystarczyło, wystarczyło, żeby to sobie ogarnąć. I dobra, teraz lecimy znowu do sprawdzenia. Zobaczmy, no tutaj to, ten loszek już zamknęliśmy, więc nic dalej nie popchniemy, ale przy okazji po tej wiedźmie zobaczymy. Dobra, mamy tak, na tego powiedzmy zwiadowcę mamy not possible, na Surtra mamy not possible, na Atenę not possible, na Necromancera w górze popiołów 0,26, więc nie za dużo i na Zebo w karuzeli z idolami mamy 0,50. No dobra, idziemy do Zebo w takim układzie, jakbyśmy kliknęli Zebo, to już potem chyba do końca lecimy sobie po prostu tago bez większych problemów. W ogóle kurczę, 537 level, a ja dopiero się męczę, żeby zamknąć karuzelę, nie? W sensie to jest no strasznie późno, gdzie tam, nie wiem, na jakimś chyba magu nawet, na zabójcy i tak dalej, tą karuzelę zamknąłem przed 520 levelem, więc no to pokazuje po prostu, jak ten wojownik jest często w plecy przez to, że jego lochy są no słabiutkie, nie oszukujmy się, słabiutkie. No i tutaj no musimy się namęczyć, generalnie musimy się namęczyć, żeby jakikolwiek loszek kliknąć, ale dzisiaj już dwa popchnięte, więc nawet jak nic więcej nie zrobimy na tym odcinku, to już progres jakiś tam mamy, także już delikatnie można powiedzieć na plus. Dobra, lecimy dalej, próbujemy tego Zebo. Co wam mogę powiedzieć? No kurczę, jeżeli chodzi o jakieś moje plany na kanał i tak dalej, to bardzo się cieszę w ogóle, że tak licznie bierzecie udział w tej aktywności na kanale, w tych giveawayach i tak dalej. Bardzo się z tego powodu cieszę, że wam to przypadło do gustu, też oczywiście o wiele więcej jest lajków pod filmami, o wiele więcej komentarzy, ja mam też więcej roboty, nie ukrywam, ale trudno, no takie życie. W każdym razie dziękuję, że tak fajnie się angażujecie w te filmy. No i co? Teraz tak naprawdę dużo się dzieje, bo co chwilę mamy coś do klikania, co chwilę jakaś tam postać, teraz legendarny loszek, po legendarnym lochu, tak jak widzicie na przykład na wojowniku, już nam procenty wzrosną, już sobie dalej będziemy mogli popchnąć te loszki, więc dzieje się, co chwilę mam coś do nagrywania, no i oczywiście
się niebawem wielkimi krokami zbliża się EU15. EU15, które no ja nie wiem kiedy będzie, obstawiam ostatni piątek września, może pierwszy piątek października. Tak czy inaczej już wydaje mi się, że no prędzej, inaczej, jesteśmy bliżej niż dalej, może tak. Jesteśmy bliżej niż dalej do tego, żeby to EU15 wyszło. Tam sobie oczywiście będziemy grać, będziemy robić gildię dla najmocniejszych Polaków, będziemy cisnąć i tak dalej, więc znowu będzie coś do roboty. Także ostatnio w tym Shake się naprawdę dużo się dzieje. Teraz też mamy legendarny loszek, więc ja na streamach mam co robić, klikam ten legendarny loszek. Także no wiecie, ogólnie jestem zadowolony, bo nie ma takiego przestoju na kanale. Ja już wróciłem ze wszystkich wakacji, już głównie siedzę w domu, już nic się nie dzieje, więc mogę dla was praktycznie codziennie streamować, codziennie coś nagrać. Chociaż z tym codziennym nagrywaniem to też no przyda się jakiś oddech od tych filmów, żeby też codziennie nie wrzucać. Wy też teraz w ogóle wrzuć... A kurczę, zapomniałem. Po pierwsze wróciliście do szkoły. Mamy już dzisiaj 4 września, jak ja to nagrywam. Ale oczywiście miałem to powiedzieć na początku i znowu zapomniałem. Już o 3 filmów zapominam, ale no ostatnio też sporo na głowie. W każdym razie oczywiście dajcie znać jak tam w szkole. Jak tam, czy nie wiem, kontynuujecie tą samą szkołę, jesteście w klasie z tymi samymi ludźmi, czy zmienialiście szkołę, na przykład nie wiem, z podstawówki na jakieś technikum czy liceum. Dajcie znać jak tam pierwsze dni w szkole i oczywiście życzę wam wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym. A po drugie jeszcze od 1 września, to dawałem pinga na Discordzie, warto być, zaczęły się również jesienne pupile. Zaczęły się jesienne pupile, co za tym idzie, ogólnie się zaczęła jesień w Shake'sie, no i właśnie można złapać jesienne pupile, także warto sobie tutaj poszukać, z racji tego, że tak, jeżeli chodzi o... Jejku, aż tak nie pamiętam, ale dokładnie, grzybuna można znaleźć w jesienne dni, tutaj jeżeli chodzi o rozmiazgę, to też jesienne dni, tu jeżeli chodzi o... Ki Pansa to jesienne dni. Jeżeli chodzi o ogień, no to mamy też, kurczę, gdzie to było? Jesienna noc, zwróćcie uwagę, czyli po godzinie 18 dopiero ogniokrzewa można znaleźć. No i tutaj z tego co pamiętam dokładnie małżon, też jesienne noce, więc też dopiero po godzinie 18 tego małżona, może ja się przeloguję, może to coś pomoże, tego małżona można złapać. Także pamiętajcie, no wiadomo, jest na to tak naprawdę no 2 miesiące są na to, bo cały wrzesień, a nie, nawet 3. Cały wrzesień, cały październik i cały listopad, dopiero od 1 grudnia się zaczyna zima w Shake'sie. Ale no pamiętajcie o tym, żeby sobie te pupilki połapać. Zawsze to boost do statystyk, zawsze to jakiś tam boost ogólnie do postaci, a co za tym idzie może do lochów, wiadomo jak to wygląda, także pamiętajcie. No i dajcie znać jak tam w tej szkółce, mam nadzieję, że wszystko dobrze. Na każdym razie to co już mówiłem, no teraz wróciliście do szkoły, więc też na pewno nie będziecie mieli aż tyle czasu na oglądanie filmów, na śledzenie streamów, ale no jakoś to myślę pogodzimy, no ja filmy też nie będę, no teraz mam co nagrywać, więc ja teraz filmami strzelam powiedzmy niemalże codziennie, ale no znowu przyjdzie taki moment, że nie będzie o czym nagrywać, nie będzie się coś tam ciekawego działo w Shake'sie, a w zasadzie nic się po prostu nie będzie działo przez jakiś tam czas, więc wtedy filmów na kanale oczywiście nie będzie. Będzie jakaś tam przerwa, raz na jakiś czas coś wrzucę. Chociaż no mówię, teraz jakoś tam zapchamy te tygodnie jakimiś właśnie odcinkami, no a potem znowu legendarny loszek. Legendarny loszek też jakoś tam październik, listopad, wydaje mi się, ale no EU15. Przede wszystkim EU15, które wystartuje i znowu niemalże codziennie będę mógł z tego EU15 wam filmy nagrywać, więc to jest oczywiście bardzo bardzo spoko. Kurczę, no powiem wam tak, nie siada nam ten Zebo, mamy już no jeszcze 250 grzybów na niego wydam, już i tak wydałem bardzo dużo, aż za dużo, ale no mówię, jeżeli Zebo pokonamy, to potem do końca tą karuzelę powinniśmy machnąć, więc no spróbujemy sobie, no 0,50 to nie jest wcale tak mało procent, ale też nie jest dużo, co za tym idzie, no mówię, jeszcze te no 230 w tym momencie grzybków na niego, siądzie to siądzie, nie siądzie to nie siądzie, trudno, to po prostu zakończymy odcinek. No myślałem, że większy progres dzisiaj zrobimy, ale za jakiś czas tu wrócimy i znowu już mam nadzieję domkniemy tą karuzelę z idolami i właśnie jakiś progres zrobimy. Ale kurczę, tak nawet jednego levela nie wbić, no to słabo, ale no już jesteśmy na takim etapie. Tu musicie się przygotować, jeżeli ktoś jeszcze nie ma postaci na takim levelu, na to, że po prostu to jest takie no już robienie głównie codziennych czynności. Loch wam padnie naprawdę raz na jakiś czas, bardzo rzadko. To jest no duży minus takiej postaci wysokolevelowej, ale ja to lubię, powiem wam szczerze, bo tutaj no mówię, głównie awka jest klikana, głównie sobie oczywiście rosną statystyki, na tym levelu tego golda już się naprawdę dużo zarabia dziennie, nawet zwykłe dni, więc ja to po prostu lubię, ja lubię jak te statystyki puchną, jak to wszystko rośnie. O, dobra, no i git, ale lubię też jak nam padają lochy i właśnie nam padł loszek, zobaczmy czy coś tu ciekawego, niestety nie, obejrzyjmy od razu tą waleczkę, jak to wyglądało, tutaj możemy sobie nawet razy 3
No Zebo to jest niby wojownik, ale on pije bardzo dużo. No tu musiała chyba Kunegunda podziałać, wiecie? Tak mi się wydaje, że Kunegunda zdecydowanie. Dokładnie, no zobaczcie. Zostało nam tylko na dobitkę. Dobrze, pięknie. I lecimy dalej, czyli tak, Dalukard Maguś. Raczej pada też szybko. No ja mówię, już tutaj dokładnie, 5-3-8 level. Teraz mamy Early Boya. O kurczę, jakie my mamy procenty na Early Boya? O, tu plus 105. I fajna runka od razu, dobra, to podmienimy. Dlaczego nie? I sprawdzimy. Sprawdzimy jeszcze procenty, bo pamiętam, że ten Early Boy, a ja już jestem w Tulsa wyłączyłem, ten Early Boy był właśnie taki, no dość mocny, też był poniekąd blokiem. Miejmy nadzieję, że w naszym przypadku tak to nie będzie działać. Pyk, pyk. Nie, no 2% mamy na niego. Kurde, to lecimy dalej. Lecimy dalej. Karuzela z idolami. Early Boy, dawaj. Dawaj mi go. On się tu nie może odradzać i to powinno pójść gładko. Jakieś tam kryty z naszej strony powinny siąść. No i generalnie powinno być git. A czekajcie, Jezu, już się bałem, że dźwięków Shakesa nie ma. Ale jest, wszystko działa, wszystko się ładnie nagrywa. I zobaczcie, zrobiliśmy przerwę na sprawdzenie dźwięku. I Early Boy pokonany. Zobaczmy, plus 17 malutko, też rozmontowanko. Obejrzyjmy tą waleczkę sobie od razu. Razy 3, bardzo mocne hity z jego strony. No i co, tu też Kunegunda. No w takich sytuacjach nas głównie Kunegunda ratuje. Nie mogę się aż wysłowić, nie ma co ukrywać. No i tu się nie odrodził, ledwo bo ledwo, ale siadło, dobra. I teraz dalej, Skate, to jest Berserk. No tu też myślę, że dokładnie. Kwestia paru grzybów, tu mamy na wszystkie staty, to nawet nie sprawdzam, po prostu rozmontowywuję. Chociaż no ja już tu mam itemki ulepszone razy 20, więc nie wiem po co rozmontowywać. Ale no nic z tym innego nie zrobię, dobra. No, Skate położył bardzo łatwo Barbara i Mariuszka, ale naszej Kunegundy już tak łatwo nie położył. No i dobrze, mamy teraz Dorzera. Mamy teraz Dorzera, czyli głównego bossa tej karuzeli z idolami. Sprawdźmy na niego procenty, to jest Maguś, no też powinno siąść. O kurde, na Dorzera to my mamy 7%, dobra. Łatwiutko, łatwiutko, karuzela z idolami, Dorzer 7%. Pyk. I cyk, i mamy to. Karuzela z idolami zamknięta. Także zostało nam dosłownie raz, dwa, trzy, cztery lochy nam zostały do zamknięcia. Plus oczywiście grota potworów od poziomu 600. No ale kolejny loszek tutaj zamknięty. I również 100% klaserka zostało dobite. Tylko tych potworów nam brakowało, żeby te 100% wleciało. I już mamy 100% klasera. Klaser dość późno na tym wojowniku, ale dlatego, że to jest wojownik. Klaser właśnie już tutaj domknięty. Domknięty, wszystko mamy zdobyte. No i dobrze, tyle, tyle ode mnie. W sumie celny odcinek zrealizowałem. Mówię, na tego jeszcze mamy 0,18, ale już i tak dużo dzisiaj zrobiłem. On nam i tak levela nie da jeszcze, więc tego nekromantę już sobie następnym razem klikniemy. Tyle ode mnie. Ja wam pięknie oczywiście dziękuję za uwagę. Pięknie wam dziękuję za tutaj no oglądanie po prostu. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Kupujcie grzyby z kodem Neutral. Dzisiaj po północy startuje promo. Promocja 20% na zakończenie legendarnego lochu. Pamiętajcie, że teraz aktywność na kanale się liczy, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek. No i osoby bawiące się w tą aktywność muszą subskrybować kanał. No i oczywiście dzwona zostawcie, żeby żadnego filmu nie przegapić w kontekście tutaj giveawayów za aktywność. I chyba tyle. Wydaje mi się, że tyle. Dziękuję wam pięknie raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Jeżeli macie jakieś pytanka co do wojownika, to piszcie w komentarzu. Ja się odmeldowuję. Trzymajcie się i cześć!